sznur samochodów i tłok na parkingu. To oznacza, że na Wiejskiej trwa posiedzenie Sejmu, choć nie wszyscy parlamentarzyści przyjeżdżają tu samochodami. Niektórzy wolą taksówki. Moje wydatki na taksówki są o wiele mniejsze niż potencjalnie własnym samochodem, a z drugiej strony możliwość kontaktu z taksówkarzami, wymiana opinii jest też bardzo ważna. Na taksówki w 2010 roku poseł Szczerba wydał, uwaga, 25 tysięcy złotych. Posłowie co miesiąc na wydatki związane z utrzymaniem biur dostają ponad 11 tysięcy. Rzeczpospolita dotarła do poselskich rozliczeń. Jak się okazuje, najwięcej na pensje dla współpracowników wydał Jarosław Kaczyński. Wydaje to na tych pracowników, którzy pomagają ludziom. Sądzę, że to jest akurat dobre przeznaczenie środków. Rekordzistą w rozmowach przez telefon jest Andrzej Czuma. Poseł PO na rachunki telefoniczne wydał 39 tysięcy złotych. Poseł PiSu Karol Karski przoduje za to w wydatkach na remont biura. Oni powinni wytłumaczyć, dlaczego prezentują taką strukturę wydatków, dlaczego tyle wydają na takie sprawy. Marszałek posłów na dywanik jednak nie będzie wzywać. Komisja regulaminowa też sprawą się nie zajmie. To nie są pieniądze, które, przepraszam, że tak wulgarnie powiem, idą do nas do kieszeni. No, nie ma takiej po prostu, nie ma takiej możliwości. Zgodność i celowość poselskich wydatków bada jedynie Kancelaria Sejmu. Łukasz Szelecki, Polsat News.